Architekt z odważną wizją, o którą będzie musiał walczyć. Na brzegu Zatoki Perskiej rozpoczyna się budowa Bahrain World Trade Center. Budynek ten jest wyjątkowy z powodu zastosowanej technologii. Jako jeden z pierwszych drapaczy chmur częściowo będzie zasilany energią wiatrową. W teorii pomysł jest genialny, ale to pierwsza taka próba w historii. W obliczu globalnego ocieplenia i coraz większego zapotrzebowania na ekologiczną energię, projekt musi odnieść sukces. Wielkie konstrukcje. Wieżowiec w Bahrajnie. Od dziesięcioleci wiatr jest głównym źródłem ekologicznej energii. Pracujące na całym świecie turbiny produkują 74 tysiące megawatów energii elektrycznej. Tyle zużywa 20 milionów domów w USA. Większość tej energii pochodzi z wielkich elektrowni wiatrowych. Teraz architekt chce umieścić turbiny znacznie bliżej konsumentów, w samym sercu miasta. W budynku, który będą zasilać. Jest to pomysł 37-letniego architekta z RPA, Shona Killa. Killa mieszka w Dubaju. Budował wieżowce na całym Środkowym Wschodzie. Przez 4 lata studiował turbiny wiatrowe z myślą o zastosowaniu ich w jednym z projektów. Chciałem stworzyć samowystarczalny budynek z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań. Budynki pochłaniają 1/3 produkowanej na świecie energii. Killa chce zastosować ekologiczne technologie, jak oszczędna klimatyzacja i szkło przepuszczające światło oraz zatrzymujące wysoką temperaturę. Budynek ma również sam wytwarzać prąd. Killa jest żeglarzem i wie, jak zachowuje się wiatr. Dzięki tym umiejętnościom potrafi wykorzystać potencjał, jaki zapewnia zaproponowane miejsce budowy. W listopadzie 2003 roku, kiedy po raz pierwszy odwiedziliśmy Bahrajn, wiał bardzo silny wiatr. Od razu miałem ochotę na żeglowanie. Odnotowałem kierunek i siłę wiatru. Stolica kraju, Manama, znajduje się na brzegu Zatoki Perskiej. Rano, gdy słońce ogrzewa wyspę, gorące powietrze unosi się. Powstaje strefa niskiego ciśnienia, przyciągająca chłodniejsze powietrze z nadmorza. Przez ponad pół doby wieje tu silny wiatr od morza. W sercu regionu produkującego najwięcej ropy naftowej na świecie architekt znalazł idealne miejsce do budowy wieżowca zasilanego przez wiatr. W pierwszej fazie badań musi się zastanowić, gdzie umieścić turbiny. Nie chce ich umieszczać na dachu, lecz wkomponować w budynek. Mają się znaleźć na mostach łączących dwie wieże. Pomysł jest wspaniały, ale rodzi dwa problemy. Turbina przechwytuje energię powietrza i przesyła ją do generatora, który zmienia energię w prąd elektryczny. Aby turbiny poruszały się, wiatr musi wiać prosto w nie. Dlatego zwykle montowane są na słupach i mogą być obracane. W tym wypadku turbiny nie będą mogły się obracać.
Drugi problem dotyczy sposobu rozmieszczenia turbin. Im wyżej, tym większa szybkość wiatru. Najwyżej położona turbina będzie się obracała szybciej i wyprodukuje najwięcej energii. Ale wszystkie trzy muszą się kręcić z równą prędkością. Inaczej najwyższa szybciej się zużyje. Według Keely kluczem do rozwiązania tego problemu jest kształt wież. Ponownie przydaje się żeglarskie doświadczenie. Wieże przypominają dwa wysokie żagle. Na planach mają elipsoidalny kształt, jak skrzydła samolotu. Keela ma nadzieję, że tak ukształtowane wieże skierują wiatr prosto na turbinę. Wieże zwężają się ku górze. Dlatego na niższe turbiny skierowana zostanie większa energia wiatru. Dzięki temu wszystkie trzy będą się obracały w niemal równym tempie. Genialny pomysł, ale projekt może skrywać wiele nieprzewidzianych inżynieryjnych problemów. Keela musi znaleźć inżynierów, którzy zajmą się technicznymi szczegółami. Niespełna tydzień po zaprezentowaniu pomysłu pojawia się entuzjastycznie nastawiony klient. Buldożery natychmiast zaczynają oczyszczać teren. Ogromny projekt ruszył bardzo szybko. Keela musi znaleźć producenta turbin oraz inżynierów, którzy zajmą się budową mostów. Szybko okazuje się, że wyzwanie przerasta wiele osób. Rzadko się zdarza, by cała maszyna przewróciła się z powodu awarii jednej łopatki turbiny. Ale jednak się zdarza. Jeśli wypadek taki będzie miał miejsce w budynku, w którym pod turbiną znajdują się ludzie, ktoś może zostać poważnie ranny. Keela kontaktuje się z dziesiątkami producentów turbin. Wszyscy odrzucają jego propozycję. Mija 6 miesięcy. Wieżowiec ma już 5 pięter. W czasie rozmów z producentami turbin wielu z nich twierdziło, że to zadanie jest niewykonalne. Turbiny zawsze montowano na masztach w otwartym terenie. Nigdy nie umieszczono ich na moście między dwoma budynkami, gdzie dynamika działania całego urządzenia jest zupełnie inna. World Trade Center w Bahrajnie z każdym dniem staje się coraz wyższe. Keela nadal nie może znaleźć inżynierów, którzy zrealizują jego wizję. Sean nie rezygnuje z marzeń. Po 6 miesiącach jego upór przynosi efekty. Dwie duńskie firmy z siedzibami w Kopenhadze odpowiadają na jego prośbę. Ole Sangil projektuje turbiny. Lars Torbeck buduje mosty. Sean Keela chce umieścić i połączyć te dwa elementy. Tydzień później poleciałem do Bahrajnu, gdzie spotkałem się z Ole i Larsem. Zapytałem ich, czy ten projekt można realizować. Lars odpowiedział, że tak. Wystarczy połączyć dwa elementy konwencjonalnej inżynierii w nietypowy sposób. Most musi być stabilny nawet przy silnym wietrze. Duńczycy od razu przystępują do badań. Mają niewiele czasu na udowodnienie światu, że śmiała wizja Seana może być zrealizowana. Powinniśmy ją na próbę obrócić. Jak sądzisz? Ustawię turbinę pod innym kątem.
Najpierw trzeba sprawdzić, jaką ilość energii wyprodukują turbiny oraz czy ich montowanie opłaci się. Sądzisz, że pod tym kątem będzie się obracać? Tak. Na otwartej przestrzeni turbina obraca się zawsze w kierunku wiatru. I dzięki temu produkuje maksymalną ilość energii. Tutaj turbiny są nieruchome. Inżynierowie muszą zbadać przepływ powietrza między wieżami. Ustawiają model wieżowca w tunelu powietrznym. Suchy lód uwidacznia kierunek przepływu powietrza, a czujniki mierzą prędkość wiatru. Wyniki testów są zachęcające. Wiatr trafiając w przerwę między budynkami zwiększa prędkość o 20%. Inżynierowie odkrywają coś jeszcze. Wyraźnie widać, jak wiatr zmienia kierunek. Okazało się, że trafiając w przerwę między budynkami, wiatr zakręca. Wykonuje ruch w kształcie litery S. Okazuje się, że wieże same kształtują kierunek wiatru i kierują powietrze prosto na turbinę. Inżynierowie stwierdzają, że nawet wiatr wiejący pod kątem 45 stopni nadal będzie obracał turbinami, które według szacunkowych obliczeń wyprodukują 15% zużywanej w budynku energii. Dla Shona wyniki te są miłą niespodzianką i potwierdzeniem jego śmiałej idei. Byłem przekonany, że pomysł się sprawdzi, ale nie sądziłem, że będzie aż tak dobry. Ole Sangil już wie, że wiatr skierowany na turbiny będzie silny. Oznacza to, że materiały będą poddane dużym obciążeniom. W każdym miejscu na świecie wiatr zachowuje się inaczej. Inżynierowie kształtują turbinę odpowiednio do lokalnych warunków. Z lotniska w Bahrajnie Ole otrzymuje odczyty prędkości i kierunku wiatru z 20 lat. Oblicza, z jaką siłą wiatr będzie działał na turbinę. Przeprowadza 199 symulacji, w tym z wiatrem o sile huraganu, wiejącym z prędkością 252 km na godzinę. Ustala, jaką wytrzymałość powinny mieć elementy turbiny. Teraz musi znaleźć producenta. W wieżowcu mają być zamontowane tylko 3 generatory i 3 zestawy łopatek. Dla wielu firm to zamówienie jest zbyt małe. Drugim problemem jest rozmiar. Ostatnio w energetyce wiatrowej modne są łopatki megawatowe. Największe na świecie. Mierzą 61 metrów, a łopatki montowane w Bahrajnie mają mieć długość 13 metrów. W fabryce LM Glass Fiber produkcja jednej olbrzymiej łopatki trwa 2 dni. Turbina wyposażona w 3 takie elementy wytworzy 5 MW energii rocznie. Zasila 1500 domów. Ta turbina zostanie ustawiona na farmie wiatrowej na niemieckim wybrzeżu. Nietypowy i trudny do wykonania projekt, jakim są turbiny dla World Trade Center w Bahrajnie, przyciąga niewielką uwagę producentów. Rozwiązanie nasuwa badanie gotowych modeli łopatek. Po niewielkich modyfikacjach starszy model wytrwa w istniejących w Bahrajnie warunkach. Trzeba również zadbać o bezpieczeństwo. Turbiny będą się obracać na budynku nad centrum handlowym. Trzeba jeszcze rozwiązać najważniejszy problem. Jak umieścić turbinę w moście? Na modelu testują zachowanie mostów w różnych warunkach.
Ten element również musi przetrwać działanie silnego wiatru wiejącego między wieżami. Dodatkowo most musi być na tyle mocny, by udźwignąć 11-tonową turbinę, która nie będzie nieruchomym ciężarem. Będzie się obracała 38 razy na minutę, działając na most z dużą siłą. Inżynierowie przewidują możliwą katastrofę. Jej przyczyną może być zjawisko nazywane rezonansem. Wiatr będzie obracał turbiną, ale jednocześnie sprawi, iż most będzie wibrował w górę i w dół. Jeśli wibracje turbiny i mostu pokryją się, będą się wzajemnie wzmacniać, aż w końcu most nie wytrzyma obciążenia. Inżynierowie postanawiają usztywnić konstrukcję mostu. Dzięki temu most będzie wibrował szybciej niż turbina, co wyeliminuje ryzyko wystąpienia rezonansu. Próby w tunelu aerodynamicznym ujawniają kolejne zagrożenie. Przy gwałtownej zmianie wiatru lub szkwale, łopatki turbiny mogą się wygiąć i uderzyć w most. Zwykła turbina wiatrowa jest odchylona pod kątem 5 stopni, tak by nie uderzyła w maszt. Tutaj to rozwiązanie jest niemożliwe. Każda łopatka może się wygiąć ponad metr do tyłu. Aby uniknąć uderzenia, boki mostu zostają odchylone, a całość przybiera kształt litery V. Po modyfikacji łopatki są oddalone od krawędzi mostu o 170 cm. W teorii nowy projekt się sprawdza, ale pozostaje wiele niewiadomych. Po uzupełnieniu projektu turbin i mostu, realizacja projektu staje się coraz bardziej realna. Nadal jest dużo do zrobienia. Na miejscu budowy menadżer Simon Hill pilnuje, by prace posuwały się zgodnie z planem. Elipsoidalny kształt wież nie ułatwia mu zadania. Mamy kłopoty z betonem. Elementy nie są sześciokątne. Wszędzie mamy krzywizny i taki sam musi być szalunek. To bardzo trudne. Wszystko musi się udać za pierwszym razem. Jeśli któryś element nie będzie pasował, później trudno byłoby go skorygować. To nie lada wyzwanie, ale według Hilla gra jest warta świeczki. To wyjątkowy budynek. Na świecie jest wiele równie wysokich wieżowców, ale żaden nie może się równać z tym. Żaden nie ma takich elementów, jakie instalujemy tutaj. 2,5 roku po rozpoczęciu budowy Bahrain World Trade Center osiąga maksymalną wysokość – 240 metrów. Teraz budowniczych czeka najtrudniejsze zadanie – konstrukcja mostów. Każdy z nich waży 68 ton. Podniesienie takiego elementu wymaga niebywałej precyzji. Mosty mają aerodynamiczny kształt, jak skrzydła samolotu. Zwisają na linach i kiedy wieje wiatr, trudno zapanować nad ich ruchem. Operator dźwigu unosi konstrukcję z prędkością 11 metrów na godzinę. Wschodnia strona w górę, zachód stop. Ostrożnie. Pracownicy mocują nitami tylko jedną stronę mostu. Drugi koniec zostaje ułożony na stalowych wałkach. Wieże o kształcie żagli będą się chwiały pod wpływem wiatru. Działanie słońca sprawi, że będą się również kurczyć i rozszerzać. Powoli całość będzie się poruszać do przodu i w tył. Dzięki luźnemu mocowaniu most może się poruszać z prędkością 0,5 metra na 7 sekund. Nie ma tu miejsca na błąd. Przestrzeń między mostem a wieżami jest ograniczona. Trzy
30 cm po jednej stronie i 60 po drugiej. Jeśli most uderzy w wieżę, zniszczenia mogą być szacowane na setki tysięcy dolarów. Trzeci most zostaje umieszczony na zawrotnej wysokości 133 metrów. Pora na trzecią fazę budowy. Jest nią podniesienie i instalacja generatorów oraz turbin. Podzielimy się na dwa zespoły. Jeden poprowadzi deszcz. Zajmiecie się turbiną na górze. Druga ekipa zmontuje łopatki. Ole Sangil i Lars Torbek przylatują z Danii ze swoimi pracownikami. Przy takiej budowie każde opóźnienie prac oznacza poważną stratę pieniędzy. Inżynierowie mają 7 dni na zrealizowanie zadania. Nie ma czasu do stracenia. Zawołaj Josepha. Musi coś przetłumaczyć. Jedna ekipa zainstalowała już 2 generatory. Ale ostatniego jeszcze nie podniesiono. Wiatr osiąga prędkość 50 km na godzinę. Jest zbyt silny, by dźwig mógł operować. Ekipa czeka, aż wiatr osłabnie. Ważący 6,5 tony generator zostaje delikatnie uniesiony. Wiatr nadal wieje z południowego wschodu. Dave Root sądzi, że w cieniu wschodniej wieży powietrze powinno być spokojne. Prędkość wiatru maleje do 35 km na godzinę. Dave postanawia spróbować. Udało się. Generator podnoszony jest szybko. Wysokość 133 metrów osiąga w kilka minut. Trzeba zamocować 18 grubych na 27 mm śrub. Najpierw Dave musi się dostać do generatora. Ma na sobie uprząż, ale wysokość i tak go przeraża. Dokręca ostatnią śrubę. Mimo silnego wiatru nie było opóźnień w pracy. Pozostaje najtrudniejsze zadanie. Należy zmontować, podnieść i przymocować do generatorów 3 zestawy łopatek. Pomysł kili wystawi budowniczych na najtrudniejszą próbę. Podniesienie aerodynamicznych łopatek między dwiema wieżami będzie dla wszystkich trudnym zadaniem. Następnego dnia wiatr osiąga dużą prędkość. Wczoraj była burza. Prędkość wiatru wzrosła do 110 km na godzinę. Wiało z południa. To nietypowe. W tej chwili prędkość wiatru dochodzi do 85 km na godzinę. Nie możemy nic zrobić. Prędkość wiatru przy podnoszeniu turbin nie może przekroczyć 21 km na godzinę. W tej chwili można jedynie czekać. Sean Killa tak zaprojektował budynek, by zwiększał prędkość wiatru.
U podstawy odstęp między wieżami wynosi 126 metrów. W głębi wiatr zostaje zamknięty w mierzącej zaledwie 33 metry szczelinie. Silniejszy wiatr przyda się do obracania turbin, ale najpierw trzeba je podnieść i zainstalować. Ważna jest nie tylko prędkość, lecz także kierunek wiatru. Jeśli po jednej stronie będzie wiało, a po drugiej nie, nie będziemy panowali nad sytuacją. Zmontowana turbina ma 29 metrów i 20 cm średnicy. Zaledwie 3 metry i 80 cm mniej niż wynosi odstęp między wieżami. Zderzenie oznaczałoby stratę czasu i pieniędzy. Ekipa montuje pierwszą turbinę i łączy ją z centralną piastą. Wszyscy czekają, aż prędkość wiatru zmniejszy się. Każda łopatka zbudowana jest z 50 warstw włókna szklanego, oklejającego zbrojenie z drewna balsa. Mają po 13 metrów i 40 cm długości. Są wytrzymałe i elastyczne. Mają również aerodynamiczny kształt. Dlatego trudno je kontrolować w czasie podnoszenia. Za pomocą lin staramy się panować nad ruchem turbiny. Nie chcemy, aby się chwiała. Trzeba uwiązać te dwie łopatki. Dzięki długim linom ekipa chce zabezpieczyć turbinę. O 15 wiatr słabnie. Podniesienie turbiny potrwa 2 godziny. Trzeba zacząć teraz, inaczej praca nie zakończy się przed zmrokiem. Są już na moście. Wieje z północy. Możemy podnosić. Jesteśmy gotowi. Dźwig unosi zestaw 3 łopatek przymocowanych do piasty. Całość waży 4 tony i 200 kg. To maksymalny udźwig żurawia głównej wieży. Jedna z łopatek o włos mija rusztowanie. Ole stoi przy pierwszym generatorze i obserwuje. Jego ekipa podnosiła już dziesiątki turbin, ale nigdy na most między dwoma budynkami. Wiatr zmienia kierunek. Czujemy powiewy z drugiej strony. Wiatr wypycha turbinę. Nie chcemy, aby się chwiała. Chłopcy na dole muszą uważać. Jeśli prędkość wiatru wzrośnie, trzeba będzie przerwać operację. W tej chwili bezpieczne sprowadzenie turbiny z powrotem na dół również będzie trudne. Możemy też zatrzymać się i poczekać, aż wiatr znowu osłabnie. Wolałbym jednak tego uniknąć. Turbina osiąga wysokość 61 metrów. Jest na poziomie pierwszego mostu. Łopatka jest oddalona od ściany zaledwie o 3 metry i 80 cm. Trzeba szybko przymocować turbinę. Pojawia się problem. Nie można zrównać turbiny z generatorem. Nie pozwala na to wiatr.
Dave Root każe zwolnić zabezpieczające liny. Operacja będzie kontrolowana z mostu. Musisz na wszystko uważać. Drugi zespół musi mnie ubezpieczać. Udało się. Trzeba zabezpieczyć turbinę kilkoma śrubami. Pierwsza z głowy. Ten dzień przejdzie do historii. Zamontowano pierwszą turbinę na drapaczu chmur. To urządzenie będzie generować 400 MWh prądu rocznie. Tyle energii zużywa 100 przeciętnych domów. Wiatr będzie obracał turbinami z prędkością do 38 obrotów na minutę. Turbina wprawi w ruch wolnoobrotowy wał napędowy połączony z przekładnią. Drugi wał obraca się z prędkością 1500 obrotów na minutę i jest połączony z generatorem, który produkuje energię dla budynku. Trzeba podnieść jeszcze dwie turbiny. Im wyżej, tym silniejszy jest wiatr. Nawet za pomocą lin opanowanie turbin na większych wysokościach będzie prawdziwą walką. Rankiem warunki jeszcze bardziej się pogarszają. Silny wiatr skrywa miasto Manama pod chmurą piasku i kurzu. Ekipa montuje drugą turbinę. Stały wiatr oznacza, że generatory będą produkować dużo energii. Ale częste burze zwiększają ryzyko wypadku. Pod tą turbiną znajduje się centrum handlowe. Z boku są biura. Nie możemy dopuścić do żadnego wypadku. Łopatki mają wytrzymać wiatr o prędkości 252 km na godzinę. Każda została wyposażona w podwójny zestaw zabezpieczeń. Jeśli łopatka oderwie się, grube stalowe liny utrzymają wszystkie elementy na miejscu. W razie problemów można zdjąć czubek turbiny, który potrafi również zahamować ruch obrotowy łopatek w ciągu kilku sekund. Drugi zestaw jest gotowy do podniesienia. Ale wiatr nie słabnie. Operację trzeba odłożyć. Następnego ranka wiatr nadal jest zbyt silny, ale pracownicy mogą się zająć innymi ekologicznymi elementami konstrukcji. Turbiny będą generować prąd elektryczny. Inne urządzenia mają oszczędzać energię. Wiele elementów zamieszczonych w projekcie ma na celu zmniejszanie zużycia energii. Podwójnie szklone, barwione okna zmniejszają wchłanianie ciepła przez budynek o 85%. Wydajna klimatyzacja zmniejszy koszt chłodzenia budowli. Dalszą redukcję zużycia energii zapewni wydajne fluorescencyjne oświetlenie. World Trade Center w Bahrajnie zużyje o połowę mniej energii niż inne drapacze chmur. Po południu wiatr słabnie. Trzeba korzystać z okazji. Kiedy znajdziemy się na górze, nie chcę tu mieć żadnych węzłów. Pierwsza operacja była dla budowniczych nauczek.
Wieje północny wiatr. Powinien dopchnąć turbinę w stronę generatora i pomóc budowniczym. Okay. Release. Udało się. Tym razem wszystko przebiega gładko. Została ostatnia turbina. Ekipa jest coraz bliższa celu, ale ostatni zestaw będzie najtrudniejszy do zamontowania. Najwyższy most jest najtrudniejszy. Liny zabezpieczające pracują pod ostrym kątem. Simon Hill martwi się również o to, jak zamocuje turbinę na moście. Najwyższy most budzi nasze obawy. Na górze wiatr zawsze jest najsilniejszy. Rozmawialiśmy o tym rano. Sprawdzaliśmy prognozę pogody. Mamy mało czasu. Warunki muszą być idealne. Inaczej ryzyko będzie zbyt duże. Jeśli wiatr zerwie pierwsze mocowanie, stracimy kontrolę nad turbiną. Trudno zapanować nad takim ciężarem. Duńska ekipa wchodzi na najwyższy most, by ocenić sytuację. Przygotowują generator na wysokości 133 metrów. Prędkość wiatru sięga 25 km na godzinę. To więcej niż zakładane maksimum, ale prognozy nie są pomyślne. Na kolejną okazję być może trzeba będzie czekać wiele dni. To trudna decyzja. Ekipa czeka na sygnał. Ostateczna decyzja należy do Duńczyków. Wind speed, please. Prędkość wiatru. Bez zmian. Jeśli Ole każe nam się zatrzymać, zrobimy to. Ole ma problem. Jego zdaniem na górze za mocno wieje. Zatrzymajcie się. Muszę z nim porozmawiać. Wiatr na górze wzmaga się. Prędkość wiatru to nadal 25 km na godzinę. Duńczycy wahają się. Odczuwalna prędkość wiatru jest inna niż wskazywana przez przyrządy. Trzeba szybko podjąć decyzję. 23. Prędkość wiatru 23 km na godzinę. Czy podniesienie turbiny będzie bezpieczne? Nie możemy ryzykować. Rozumiem. Opuszczamy turbinę. Zrobimy teraz przerwę obiadową, a potem podejmiemy decyzję. Operacja odwołana. Po przerwie prędkość wiatru nadal wynosi 23 km na godzinę. Ruszaj jak tylko będziesz mógł, Dave. To nadal więcej niż planowane maksimum, ale według prognoz jest to ostatnia okazja. Poziom 73 metry. Turbina stabilna. Ekipa jest na moście. Dają nam sygnał, że możemy podnosić. Hak do góry. Do góry. Mieliśmy problem ze splątaną liną. Musimy ją odczepić. W najgorszym momencie wiatr się wzmaga. Zatrzymać dźwig. Nie panujemy nad sytuacją. Operacja zostaje wstrzymana. Obserwuj turbinę. Pracownicy obsługujący linę starają się zapanować nad turbiną.
Pociągnijcie czerwoną linę. Ciągnąć. Dalej nie podniesiesz z hakami. Mamy mało miejsca. Turbina jest stabilna. Znowu zaczyna się podnoszenie. Dźwig pracuje powoli, by nie wytrącić turbiny z równowagi. Jeszcze 15 metrów. Musimy się śpieszyć. Turbina jest na wysokości 133 metrów. Kontrolę przejmuje ekipa na moście. Trzeba szybko przymocować urządzenie, zanim prędkość wiatru znowu wzrośnie. Nie możemy już opuścić turbiny. Nie będziemy nad nią panować. Udało się. Puszczamy. Wspaniale, chłopcy. Świetna robota. To było bardzo przyjemne uczucie, kiedy most ugiął się pod ciężarem ostatniej turbiny. Opuszczamy linę. Dźwigi są wolne. Skończyliśmy. Możemy odstawić sprzęt i zwolnić ludzi do innych zadań. Idę na herbatę. Mocowania dźwigu zostają zwolnione. Marzenie o pierwszym zasilanym siłą wiatru wieżowcu jest bliskie realizacji. Pozostaje ostatnia próba. Trzeba wyłączyć turbinę i sprawdzić, czy urządzenia działają. Minęło 8 miesięcy. Budowa jest niemal zakończona. Zamontowano już wszystkie systemy umożliwiające pracę turbin, ale urządzenia nadal nie obracają się. Pora na ostatni test. Czy łopatki wytrzymają obciążenia? Po wielu latach badań zastosowane rozwiązania inżynieryjne okazują się skuteczne. To pierwsza próba. Wiele osób denerwuje się. To dla nas wszystkich nowe doświadczenie. Czynimy przygotowania do ostatniej próby. Przejdziemy do historii. Warunki ponownie muszą być idealne. Jeśli wiatr będzie zbyt słaby, turbiny nie będą się obracać. Jeśli będzie zbyt silny, próba może być zbyt ryzykowna. Prędkość wiatru 8 metrów na sekundę. Możemy wykonać próbę. Najniższa turbina jest gotowa. Duńczycy zwalniają hamulec. Wiatr zaczyna pracować. Piękny widok. Nie mogę uwierzyć, że to działa. Minęło tyle czasu od chwili, gdy powstał pierwszy szkic, a teraz turbiny obracają się.
Po ostatecznym uruchomieniu urządzeń łopatki będą się obracać z prędkością 38 obrotów na minutę. Od dawna czekaliśmy na tę chwilę. W ciągu następnych 2 miesięcy kolejno będą uruchamiane następne turbiny. W ciągu 1 roku będą do siebie dostrajane. Duńczycy będą monitorowali pracę urządzeń zdalnie z Kopenhagi. Turbiny wytworzą około 1300 MWh prądu rocznie. To równoważnik 2 milionów ton węgla albo 6 milionów baryłek ropy. Wszystko zaczęło się od wizji architekta. Jestem pasjonatem zastosowania tego rodzaju rozwiązań w budynkach. Chcę udowodnić, że ten wyczyn można powtórzyć. Podobne rozwiązania można stosować w różnego rodzaju budynkach. Trudno powiedzieć, czy zasilane siłą wiatru wieżowce staną się modne. Ale wiadomo już, że jest to możliwe. Jestem pewien, że kolejni architekci będą rozważać montaż turbin wiatrowych, skoro już raz udało się to zrobić. World Trade Center w Bahrajnie to również symbol. Najważniejszym przesłaniem tego budynku jest fakt, że samowystarczalność jest możliwa. Udowodniliśmy to. Sean, Ole i Las już pracują nad kolejnym zasilanym wiatrem wieżowcem, który powstaje w Dubaju. Energia wiatrowa nabrała znaczenia w regionie słynącym z ropy naftowej. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Filip Zubczewski, czytał Robert Samot. Nie próbujcie stosować pokazanych technik bez konsultacji ze specjalistą.